Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf i jego cipka Mary. W nowym odcinku serii Let's Play Shadow of the Sound. Słuchajcie, jak widzieliście w ostatnim odcinku, troszeczkę z ciężką duszą musiałem zniszczyć tamte okręty, bo bardzo chętnie bym zrobił im abordaż. No i udało się nam wejść do tego małego fortu, który po prostu rozbiliśmy niezłą flotę. Czyli co flotę, garnizon. Okej, ale zanim ja tam wejdę do następnego miejsca, ja muszę się uleczyć, bo wiem, że będzie trudno. O, patrzcie, wszyscy sobie tak stoją. Co wy macie do gapienia się? Co masz do gapienia? Masz problem? A ty masz problem? Masz do mnie problem? A ty? Dobra. Oczywiście zapiszę przed walką, bo wiem, że tutaj co nas czeka. No i zaczynamy rock and roll. Arsenał. Okej, nie trafił mnie. Super. Tylko spróbujemy ich zabić. Chodź. Nie jest problemem. Rozdejmujemy szybko ten shotguna. Prawie jest mój. Nie! Komputer chyba oszukuje. 3 HP. Dobra, zginął. Udało się. Został jeszcze jeden knypek, co jest tam po drugiej stronie. Musimy się poprawnie uleczyć, zanim go zaatakujemy. I wiecie co? Chyba wrzucę z powrotem shotguna. Powiem raz, że nie mam za bardzo ochoty się z nim bić na sucho. Okej, teraz poczekamy chwilę. Tam powinniśmy szybko się zapełnić. Oczywiście postaramy się nie dać się tak. Czy mogę zapisać? Oczywiście nie. Okej. To nie jest problemem. Okej, 5. Teraz. Żegnam. Udało się. Naval Carabine. Bardzo dobra broń. Okej, zobaczmy co mają ciekawego. Madonna, o ładny. Map of Two Manifestation, to ciekawe, no to zabieramy to. Mapka, no trochę rzeczy miał. Ale udało się panowie, udało się. Okej, zapisujemy. I idziemy dalej. Nie było to łatwe. Gay Fort. Zobaczmy co zostało zapisane tak do wiadomości. Okej. No to wracamy teraz do naszego okrętu. Okej, to nie będziemy musieli na szczęście więcej już cofać. Okej. Harbor. Siema cipka. Ej, a ty? William Patterson. Twoja twarz jest trochę dziwna. Wygląda jak moja. Dobra. No sobie poczytajcie. Okej, zostało napisane coś. Zobaczcie, co zostało napisane. Że Anglicy tutaj się ten... Okej, no i wracamy po prostu na nasz okręt.
Okej. Zobaczmy, co zostało napisane do zadań. Nowa fregata. Fortuny. A, pamiętam. Jeden z... Powiem wam... O kurwa. To jest jedna właśnie z moich ulubionych okrętów. To Fortun. Wam wyjaśnię później, o co z nią chodzi. Na razie nie chce mi się. Ja muszę zaraz do was wrócę, bo muszę iść do toalety, więc zaraz wracam. Jestem. Trochę mi to zajęło. W międzyczasie my teraz, panowie, wrócimy do... Padre Vincento. O kurwa, chyba że to idzie w moją stronę, więc... Nie! Uff, sorry. Ja zostałem moje pańki. Ja nie mogę jechać teraz w sztormie. I to jest praktycznie śmierć dla mnie, jeżeli bym to zrobił. Nie mam zerowych szans, nawet mam nadzieję, że nie trafię na headhuntersów. Albo na cokolwiek. Kurde, oni mi niszczą te ship silk, co są masę warte. Ja muszę się ich pozbyć. Okej, okay. Zmienimy oczywiście banderolę na holenderską. Tak mi kurde nic nie zrobią. Okej, okay. Santiago. No i zobaczmy, czy Padre Vincento będzie miał coś nam do gadania. Ale oczywiście najpierw wylądujemy w tawernie. Może nasz Charles trochę porucha. Ciężki walc. O, wy jeszcze. Pieprzcie się, nawet... A, ja zapomniałem, że ja nie zmieniłem broni po walce. Cześć. Okej. Okay. Ja zapomniałem absolutnie zmienić broni, więc od razu to zrobimy. Cześć. O, skiewona. Fajna broń. Okej, wracamy na okręt i wrócimy ponownie. No i teraz nasz przystanek... Cipka, nie blokuj mnie. To jest tawerna. Okej. Okay. O, tak myślałem. Normalne. Ona tylko myśli o kutasie. Już każdy o tym wie. Ach, nie rozumiem mojej cipki. A wyście chcieli mieć taką? Ja bym się zgodził. Aha. Jeszcze nie jest godzina. To jest śmieszne, jest szósta, a mówi, że jest jeszcze noc. Ajajaj. To sami trochę głupie. Okej, wracamy do storu. Zobaczę, czy mogę czegoś się pozbyć. Czy muszę się załadować. Trochę planksów się załadowało w międzyczasie. Kurde, ja nie mogę sprzedać tych, ale za to sprzedam trochę rumu. Sprzedam z 50. O ile wystarczy? Trochę zarobimy. Kurde, muszę się pozbyć tych. Patrzcie, jakie drogie. Jak tylko naprawię mój okręt, to to zrobię. Oczywiście najpierw pójdziemy, tak już obiecałem, do Padre Vincento załatwić sprawę, czy on już da mi nowe wiadomości po tej długiej historii, co mieliśmy przy Hawanie. Ehe, nie macie się co czepiać. Okej. Okej, jak widzicie, teraz to zaktualizowane. No sobie poczytajcie powoli, ja sobie też będę przypominał w międzyczasie. Okej, zostanę zaktualizowane zadanie. Zobaczę, co jest napisane. Okej, musimy pojechać na Isla Tesoro. Oczywiście w takim stanie, jakim mamy... Cipko, nie blokuj mnie! W takim stanie, w którym w tym momencie jesteśmy, po prostu to jest niemożliwe. Więc oczywiście... Zobaczmy, czy teraz mogę kogoś zatrudnić do załogi. Bo potrzebuję kompletnie... Czekajcie, ile mam z załogi, tak by the way? Nie, 132, więc to powinno wystarczyć. Bardziej mi obchodzi okrad do naprawy. Bo jak już mówiłem, jest w stanie krytycznym. Ile mi powderu zostało? 1200, to też wystarczy. No, jak widzicie, pisze mi od razu stówkę, bo nie jest nic warty z uszkodzeniami. 30 tysięcy, no ale... Czasami się po prostu trzeba. Ale ja chciałem posprzedawać najpierw moje produkty. Tak jak Silsing. Więc sobie zapiszemy i wrócimy do tego, poszukać, czy tam jest jakiś kontrabander. Okej, okay, tawerna. Od kontrabandy, kontra...
O, są oficerzy. Nice. Zobaczmy, kim jesteście. Ty jesteś chujowy, nie dziękuję. Zacznijmy ciebie. A nie, ty nie jesteś oficerem, więc wypierdalaj. Kurde, tu było. Tego szukam. Okej. Okay. Mamy, zobaczmy, gdzie bądź czytałem. KPK Mogwai. Okej, okay, nie ma innych oficerów. Oczywiście, jedziemy. Trzymaj. Okej. Okay. I teraz sel tu KPK Mogwai. I oczywiście mor. Ej, przecież ja byłem na KPK Mogwai. Dlaczego bym wylądował w mieście? KPK Mogwai. Musiała pewnie się nie załadować poprawnie tekstura. Zdarza się czasami. O, tu jesteście. Czy się muszę tych pozbyć się? Nawet ładna sumka, kurde. Czy mogę od was pierdolić? Oczywiście nie. Ja nie dam aż tyle, ale dam pierwszy. Dziękuję, nie mamy problemów. 100 tysięcy zarobiliśmy... 140... 50 tysięcy, no dobra, nie będę musiał się bić wtedy z nimi. Tego chyba mi się nawet polepszyła reputacja. Kurde, na tym straciłem dużą. Zobaczmy, 31, tak się powiększył styl. No dobrze, no tam nic się nie stało. Okej, okay, oczywiście stąd spieprzamy. Kurde, ja muszę pojechać po drugiej stronie, więc... Jedziemy do Puerto del Príncipe. Musimy pojechać na Isla del Tesoro. Żeby po prostu zobaczyć, o co chodzi dalej z historią. Tylko czy ja nie pamiętam, czy czegoś tam nie było. Ej! Co mi Anglicy ścigają? Mam złe przeczucie, kurwa. Anglicy mnie ścigają. Nie wiem dlaczego. Wiecie co, ja zapiszę. I rozbijmy go. Anglicy. Okej. Okay. Chodź do tatusia. Chcesz się bić? Nie, ale znam się. Dlaczego Interceptor mnie atakuje, wiecie? Nie mam w ogóle wiatru poprawnego. On, jak widzicie, se spierdala. Tak nagle. Najpierw mnie ściga, a teraz nagle spierdala. Ja nie wiem, co ci Anglicy mają w głowie. Ale ja za chwilę mu coś zrobię, jeżeli ten... O, jestem... O, widzieliście? Od razu zmienił blisko. Niestety ma przewagę z załogą. 500. Ale nie mam musket salvo. Mogę spróbować zaryzykować. Kartacze też załadował. Muszę być szybszy od niego. Preliminary. Muszę mu rozbić pół załogi. Jeżeli chcę mieć jakiekolwiek szanse na wygraną. Oby on mnie nie trafił. Są słabi, ale... Wiecie, jak to jest. Okej. Okay. 130 mi zostało osób. 125. Nie, są znacząco słabi ci Anglicy. Nie wiem, dlaczego mnie atakują. No ale cóż, skoro chcą się bić, no i nie zakażę. Tylko, że kurwa, będę musiał naprawić okręt ponownie. Nie mają nawet wiatru. Więc mamy dużą przewagę. Że możemy wykorzystać to na nasz punkt. Się czy nie użyć preliminarii? A nie mam preliminarii. Myślałem, że on miał. Zobaczmy, ile mu zostało z ogi z 500. 300. Może damy radę. Są słabi, jak widzicie. Jak no, chodzi o morze. Coś mi się wydaje, że coś innego już załadowali. Nie kartaczem. Ale cóż, jeden okręt dodatkowy się przydam. Tym bardziej, że chyba pamiętam, co teraz będzie.
co nie lubię momentu, wprost. Widzicie, kurde, się łatwo go jedziem. Wystarczająco. Zobaczmy, ile mu zostało. No, 268 kontra 124. Chciało się Anglikom mnie zaatakować. Dalej mi próbują. Czym wy atakujecie mnie? Aha, bomby. Coś im kiepsko idzie, przyznaję. Jak ja jeszcze załaduję preliminarii, to praktycznie będzie koniec. Preliminarii. Nie mają nawet wiatru, no nie możecie uciec mi już. Anglicy po prostu szukali wojny. O, level up, fajnie. Mam perfekt moment na to nawet. Ja bym przeczytać, czy preliminarii nie prowokuje mi z przyspieszeniem, że moje działa nie wybuchają, z ciekawości. Bo dziwne jeszcze, że nie zauważyłem żadnego wybuchu i z tego jestem naprawdę zadowolony. Skurwysyny mi trafiły w te... w żaglem. Ale już ich prawie wybiłem. Widzicie, zostało ich 131. Ja oczywiście chcę zawrzeć ten okręt dla siebie teraz. Może mi się bardzo przydać w momencie, którym... na zespół krytycznym... Aha, okej, okay, rozmawiając o działach mi właśnie wybuchły. No. Nie, ale nie mają już szans, no. Jestem po prostu szybszy od nich. Okej. Okay. Ile was zostało? 81, dobra. Już wygrałem tu praktycznie. Jeszcze was trochę dobiję. Żeby was było mniej. 61. Chyba też już stoją w miejscu, jak widzicie. I oni dalej mi robią tymi. Do ataku. Teraz bordaż, nawet nie będę się z wami bił. I chcę wiedzieć, dlaczego kurde mi zaatakował ten interceptor. Zobaczmy, czy kapitan będzie mógł mi odpowiedzieć. Nie to, no bordaż. Okej, okay. Chodzi na bordaż. Wybiliśmy jeszcze 10 osób. Hehehe, jak poszedł łatwo. Easy. Nawet nie zdążyli wyciągnąć broni, już chowają. Okej, okay, zobaczmy, gdzie jest ten trup. Z ciekawości. A, tu jest jeden Anglik. Okej, okay, nawet tutaj... O, będzie więcej leveli, ale... Według mnie to będzie maksymalnie... Aha, dwie osoby są nawet. Nawet nie zdążyli dotknąć. Hehe. Easy. Okej, okay, idziemy dalej. Trzeci level. Patrzcie, jak szybko ich mordują. No, panie, to jest easy. Okej. Okay. I teraz interceptor. Kto ci kazał mnie ścigać? A, nie chciał powiedzieć, szkoda. Gdzie dowiemy się? Ale ja wiem odpowiedź, oczywiście wam nie powiem. Bo nie chcę robić spoilera. Okej. Okay. Pierścień, co jest chuj warty. Uuu, trochę tych miał rzeczy. Fajnie. Zobaczysz coś jeszcze? Jeszcze winko. Okej, okay, panowie, no to teraz wprost, czy opłaca się nam wziąć ten okręt, który tutaj jest? No oczywiście stracimy trochę na tym, tylko że... Kurde, czy mogę wziąć wszystkie dwa? Mogę. Więc zrobię tak. Async Captain. Kurde, teraz dobre pytanie mam naprawdę. Bo teoretycznie chciałbym, żeby on został moim. Ale ja będę patrzył szybkiego okrętu klasy drugiej. Dobra, zabierzemy, najwyżej potracimy trochę. Async Captain, zostawimy... Tam, że powietrzone jest 60 około. Na klasę trzecią. Zostawię ciebie, Oswald. Zostawię ci trochę żarcia. I dam ci troszkę...
A, muszę zabrać załogę stąd, zapomniałem absolutnie o tym. Ja ci nie zostawię tyle załogi. Okej. Muszę ustawić 21. Okej. Sebek została zdobyta. Okej, zapisujemy. Mamy lepszy okręt i zobaczymy ile penalty. Zobaczmy. Nie, nie tak dużo tracę. Po 8 kompresyjnie, bo nawigator jeszcze aż tak nie jest oswojony, jak widzicie. Ale sobie szybko zrobi. Tak mogę mu dodać jeszcze, gdyby cokolwiek, żeby był jeszcze lepszy. Dynamizm. Ja bym chciał bardziej to. Fast sales. Okej, będziemy od razu płynąć szybciej. No i oczywiście, kurde, zobaczmy z wiatrem. Żagle są pełne, ale okręt jest cholernie... No, aż tak wolny, może nie, no. Dobra. Tortuga. Ja chyba sprzedam ksebeka jednak. Niestety teraz, do... pamiętam, że do akcji, której będzie, będę potrzebował lepszego okrętu, no. Nie! Kurde, zapomniałem. Nie mogę jeszcze wejść, dlatego że potrzebuję odebrać moją załogę. Jeżeli ja bym to zrobił teraz, to po prostu miałbym przejebane. W czasie ktoś się pytał, że się nie mylę, na temat dlaczego ja nie robiłem z tego. Nie ma sensu chwilowo, żebym robił jakikolwiek ten... Robił jakąkolwiek... Okej, ship. Żeby brać jakąkolwiek eskadrę. Nie opłaca mi się jeszcze chwilowo. Mor. Po prostu nie zastawię załogi. Ni chuja. Okej, okay, shipyard. I sprzedajemy oczywiście zewek. 12 tysięcy. Nie, dzięki. Okej, okay, tawerna. Następny oficer, co chce pójść. No dobrze, a... Jeżeli mi powiecie, że to jest ten purser... Ship joiner. Kurde, muszę znaleźć kogoś, kto go zastąpi. Repair potrzebuję. Nikt dobrze nie potrafi, no ale cóż. Będę musiał znaleźć kogoś, kto mi najdzie naprawił okręty, no. Tylko kogo? Kto z was jeszcze potrafi dobrze naprawić? 42, 49. No dobra, nie będzie ty. No, minus 5. No dobra, tam nic się stanie. Jeszcze boarding trochę tracę, ale... Takie życie. Ale skoro chcesz podejść, no nikt ci nie zakaże. 30 osób. Dziękuję, bardzo mi się przydadzą. Okej. Okay. Zobaczmy, jak stoimy z żarciem. Kurde, chyba moje ceny poszły w górę. Zajmowanie 64, no... Trochę dużo. Wprost, ale... Muszę na razie z tym żyć. No, czekajcie. 200, 500, planki. Jakie ma działa? Kolumbryny. Dobra, zostawimy na razie. Aj, zapisamy. No i jedziemy dalej. Kurde, ale muszę chyba zapewnić co najpierw załogę. Fajnie, gra mi się skraszowała. Okej. Okay. No, trochę mam jeszcze zapewnienia. Nawet jeżeli przyznaję, że wolałbym ten okręt. Jest szybszy. Ale niestety muszę ich zostawić w porcie. Na razie płyniemy międzyczasem. Musimy jechać na Isla del Tesoro, tak jak już mówiłem. I tam się dowiedzieć na temat tego co... O kurde, chyba jeszcze jeden okręt mi ścigam. Mam go literalnie w dupie. Już prawie tam dojechaliśmy. I tak się zastanawiam, panowie. Pamiętam, że coś będzie, ale nie jestem pewny. Chyba na szczury. Pierdala mi planki. Sharptown. I oczywiście piratenesk. Aha. Nie, nie zapłacę wam. Cipka sobie tam poradzi. Okej, okay, dziękować. I wypierdalać. Okej, okay, z głowy. Z głowy.
Okej, okay, teraz idziemy do gubernatora. Dowiedzmy się na temat tej sprawy. O, siema cipka numer 2. Fajne cyce. Szkoda, że nie chce ze mną więcej rozmawiać. Jesteś obrażona na mnie. Dobra. Teraz sobie poczytajcie w międzyczasie. Został kupiony przed śmiercią tego Blaze'a. Jest ona zapisane zadaniem. Jak widzicie, sobie poczytajcie tam. Okej, okay, musimy wrócić. Kurde, nie to. Musimy wrócić do Guadalupe. Najpierw pojedziemy do tawerny oczywiście. Okej, okay, czystą. Oficer. Aha, mam pełno, mówi. Dziwne. A już wiem dlaczego mam pełno, bo jak widzicie mam uszkodzenie na charyzmę. Dlatego czym więcej rosną uszkodzenia na charyzmę, czasami nie chcą wchodzić na ten. 160, nadal mało. No i zapiszę przed tym, jeżeli moja pamięć mi nie myli. Ej, czemu mi zniknął teleport? Kabina! What the fuck? Ej, wy kim jesteście? Aha, zabójcy. Fajnie. Wezmę super potion. A z tym jeszcze zostałeś. Cholera jest dobry. I gdzie to cholera jest ma cipka? Pomocy! Wino wypijemy. Nie mam pistoletu jeszcze. Weź kulkę w ryj. Kurde, trochę punktów życia mają, jak widzicie. Po prawie po 600. Zastanawiam się skąd do cholery oni się wzięli okręciem. Mam nadzieję, że nie okradli mi skrzynek. Tam miałem masę rzeczy. Już prawie jesteś trupem. Jakim cudem żyje ten facet. Żegnam. Trochę wódki. Zobaczmy co zostało zapisane do zadania. Skąd się do cholery oni wzięli? No. Sprawdźmy się chyba. Nawet jeżeli było napisane, że nic nie zostało okradzione. Okej. Okay. Skiavona, Madonna, mi nic potrzebny. Naval Carbine mi nie jest potrzebny, to zostawiam. Talizmany, te gówna mi nie są potrzebne chwilowo. Mapa dwóch manifestacji będzie mi potrzebna później. Mapa Belis mi nie jest potrzebna. Dobrze wziąłem te trochę potion. To mi nie jest potrzebne. Nie, 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 nie.
Już te mi nie są aż tak potrzebne, to zostawiam. Okej. Nie mogę tutaj zapisać, prawda? W kabinie? No poważnie, pamiętam dobrze. C. Nie! A dobra, kurde. Zapisujemy. No i płyniemy dalej. Jednak spodziewałem się, że coś będzie nie tak. Pamięć mi dobrze pamiętała. Okej. Oczywiście my wypytniemy z kołów. A może poczekajcie. Sharptown? Na chwileczkę wrócę. Nie, on mi powiedział, że miałem jechać do Fideya. Dobra. Dobrze byłem. Płyniemy. Zapomniałem o tym, że ja muszę płynąć tutaj. 77. Już coraz więcej muszę płacić, kurde, za nic. Guadalupe? Jak to się mówi? Ale dziwne, że tak dużo. 72 plus oficerzy. 5000. No to się mówi, cóż, kurde, trochę drogo. Bo jestem pewny, że mogę stanieć. Jest tam i hajs, a propos. 746 tysięcy. No nie jest dużo. Ale pozwolę mi jeszcze przeżyć na kilka lat. Proszę, kilka miesięcy. Ja cały czas zastanawiam się, co zrobić z tym okrętem. Ale... chwilowo go trzymam. Będzie mi jeszcze potrzebny. Do klasy drugiej. Ale chciałbym się dowiedzieć. Czy nawigator dostaje? Chwilowo nie. Noki. Okej, Basseterre. Mor. No ja zostaniemy... Czemu mi nie wczytało mi miasta? Znowu, kurde, jebane bagry. Okej, jeszcze raz. Basseterre. Mor. Widzieliście? Ponownie ten sam bug. Jebane bagry. Basseterre. No, teraz dopiero się załadowało. Ile razy, kurde. No i idziemy do Fideya się dowiedzieć. Z tą sprawą. Okej. Okay. Wstał nas aktualizowane zadanie. Jak wiadomo, że on już wiedział, on ta Patersona. Musimy pojechać do Port Royal. Okej. Okay. Słuchajcie panowie, nie wiem czy minęło pół godziny, więc ja zapiszę i to sprawdzę, więc zaraz do was wracam. Dobrze panowie, jednak się okazuje, że jesteśmy już ponad pół godziny, więc ja tutaj zakończę ten odcinek. W następnym odcinku pojedziemy się dowiedzieć trochę spraw na temat tego, co mieliśmy zapytać się ludzi na Port Royal. No dziękuję za uwagę, na dziś, że odcinek się wam podobał. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemanko!